Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteś na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj czeka nas rozpakowywanie zakupów z IKEA, które leżą jakieś 3 tygodnie. Jeszcze ich nie zdążyłam rozpakować, wyciągnęłam tylko miski, ale to akurat dobrze, że je wyciągnęłam wcześniej, bo powiem wam parę słów o nich. Także zapraszam was na film, jeżeli chcecie wiedzieć, co tam się w środku znajduje. I będę miała też do was później takie pytanko, bo może ze swoich domów podzielicie się swoim doświadczeniem i mi też to ułatwi wybór później. Także tymczasem intro i zaczyna. Ściągnę sobie, bo pół stołu zajmuję. I zanim pokażę, co jest w środku, jeszcze tutaj mam dwa pudełka, to zapraszam was bardzo serdecznie do subskrybowania. Pojawiają się tutaj bardzo często materiały, więc będzie mi mega miło, jeżeli zostawicie tego kciuka w górę albo obejrzycie kolejny film. To jest dla mnie mega motywacja. Tutaj, jeżeli chodzi o YouTube'a, jest bezwzględny, także liczę na waszą pomoc. Nie zapominajcie o tym, bo zostawię wam ja serduszko, jeżeli będziecie to robić za każdym razem, gdy tutaj do nas wpadacie. A tymczasem już zaczynamy i zacznę od tych misek, o których mówiłam. Piękne miski w IKEA, drewniane. No wyglądać to będzie prześlicznie. Jak je zobaczyliśmy, to stwierdziliśmy, że musimy je mieć. Są w dwóch rozmiarach. Gdzieś tam na dnie jest paragon. O, jest to, może będę wam mówić od razu. Kurde, smagli, matrwa, bechli, frakta. No kto to wie? Torba papierowa. Frakta to torba papierowa, Wika. O, jest miska. 20 ma centymetrów średnicy, a ta ma 28. Ta kosztuje 54,99 w ciul. Ta kosztuje jeszcze więcej, 84,99. Nie myjemy ich w zmywarce. Tą sobie w zmywarce umyliśmy. I zobaczcie. Wszystko tutaj nam się ściera, cały ten jakby lakier, który jest na górze. Tutaj mamy ładnie pomalowaną, no nie? A tu widzimy, że ten lakier schodzi, także chcieliśmy sobie na luzaku, na leniwca wcisnąć je do zmywarki, ok? Ktoś mi powie, o, przecież to drewno, drewna się nie daje do zmywarki, coś tam. No ale kto by wam to powiedział, jakbym ja nie sprawdziła, sami byście się wkurzyli, miskę za 85 zł zepsuli, a tak zepsułam sobie tylko ja jedną. A wy wiecie, że nie wkładamy do zmywarki, bo jeżeli ktoś się zastanawiał, to już wie dlaczego. Super, ładnie to wygląda, pięknie wyglądają sałatki, natomiast nie wiem, jak ją pomalować, żeby odzyskać ten piękny kolor, który był. O, jaka akustyka wewnątrz. Lecimy dalej. Kupiłam dla Dalenia, zaraz jeszcze nie widziała, bo jak mnie obserwujecie na Instagramie, na które zapraszam, to Daleń ma swojego ukochanego dinozaura, który już jest naprawdę mega zmaltretowany. Kupiłam jej z Pepko, ale taki dupny, nie chce się nim bawić, bo jest większy niż ona, z 4 razy, więc kupiłam jej taki. Dalej jest większy niż tamten, natomiast może się jej akurat spodoba. Wiecie, to jest tak, że jeżeli dziecko ma ulubioną zabawkę, to trzeba kupić drugą, żeby w razie czego była. Z psem jest tak samo. Dalej by się chyba zapłakał, gdyby coś się stało z dinozaurem. Także kupiłam, spróbuję je podsunąć, może nie zauważę różnicy, chociaż ja bym widziała, ona jest zbyt mądra, żeby nie zauważyć różnicy. Natomiast takie dinozaury, jeżeli chcecie dziecku do pokoju zrobić Jurassic World, to jak najbardziej z IKEA możecie. Nawet będą większe niż wasze dziecko. Poszewki na poduszkę. Tego jest dość sporo, mam tutaj w dwóch kolorach. Te to tak kupiliśmy, bo nam pasują materiałowo pod sofę i stwierdziłam, że fajnie będzie je wymienić. Natomiast nie było jakiegoś większego wyboru kolorystycznego, bo ja bym wolała, żeby one były w tym kolorze, natomiast nie było, więc wzięłam niebieski. Do niczego mi nie pasuje, zupełnie do niczego mi nie pasuje, ale stwierdziłam, że kupię. No i kupiłam. I teraz jak tak patrzę, to do niczego zupełnie mi nie pasują, ani trochę. Te kosztują dychę i to są super poszewki. Ja wam jedną rozpakuję, bo przy poprzednim filmie sobie bardzo mocno zepsułam te poszewki i nie wiem, czy uda mi się je oddeprać, więc stwierdziłam, że fajnie będzie je kupić. One są z takiego twardszego materiału, natomiast pięknie wyglądają, piorę je non-stop, nic się z nimi nie dzieje, tanie, a dobre. O tych jeszcze nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ale już wam powiem, ile one kosztują. 30 zł za jedno. I do niczego mi nie pasują. Wydałam 30 zł, 60 zł na poszewki, które do niczego mi nie pasują. No do niczego nie pasują. Ale ładne, otwórzmy je. Otwórzmy je, może zmienimy na ich temat zdanie. Po prostu będą ładne. Z czego są te naklejki? Może z drugą pójdzie mi łatwiej. Udało się. No ładnie wyglądają. No.
Fajnie. Szkoda, że do niczego mi nie pasują, jak już wspomniałam wcześniej 78 razy. Dam wam znać na kolejnych vlogach, także musicie być na bieżąco, to wam powiem, czy się mi z dupcy w pralce, czy nie. Każdy jest ciekawy, bo ma to wszystko z dupcy w pralce. Kolejna rzecz to dwie ścierki, taki dwupak. 14,99 kosztują. Z tymi naklejkami. O, to poszło. Znalazłam tam takie piękne ścierki, ale nie było, bo słuchajcie, my jak coś nagrywamy, to nasze ścierki mają już dziury przeżarte, już wstyd je pokazywać, ale wiecie jak to jest ze ścierkami, dajcie znać, czy wy też tak macie, że zanim ścierka zacznie... O Jezus, jaka mała. Strasznie mała. No piękna, ale mała. Nie wiem, czy wy też tak macie. Dajcie znać, może macie jakiś patent na to, ale gdy kupujemy nową ścierkę, to ona na samym początku totalnie nie chłonie wody. Musimy ją wyprać kilka razy. Ja nawet jej nie biorę do kuchni, tylko zostawiam ją w pralce, suszy się, znowu wrzucam do pralki, suszy się, znowu wrzucam do pralki i wtedy ona uzyskuje te swoje umiejętności, za które się nazywa, nie? Bo ścierka od ścierania... Na początku powinna się jakoś inaczej nazywać, nie? Czy macie jakiś inny patent na to po prostu, żeby one szybciej osiągały to, co mają robić, nie? Bo ja z tym mam wieczny problem. Strasznie małe, bardzo ładne, strasznie małe. Ale bardzo ładne. I wiem, co mi pasuje do poszewek. Ścierki, które na początku nie ścierają, no będą musiały, no, no, no. Ale jako ręczniczek dla dziecka do przedszkola, taką ścierkę, no matka roku bym była, naprawdę, nie, matka roku. No, to 14,99 i podzielcie się swoim patentem na to, jak zrobić szybciej ze ścierki prawdziwą ścierkę. Ojoj. Ojoj, długo to... Dobrze, nie wybuchło. Miseczki. Kupiłam dla Mikołaja, ja mam tam jakieś miseczki, chciałam takie, wiecie, których mi nie będzie szkoda, żeby zniszczyć. One kosztują 24,99 za takie dwie miski. Troszkę wyglądają jak miska dla psiuszy, nie? Ale mają uśmiech w środku, patrzcie. Można powiedzieć dziecku, jak ładnie zjesz, to zobaczysz uśmiech. I dziecko jak zjadło, gdzieś zobacz. Pod słońce. One mają taki antypoślizgowy niby spód, który na szkle jest średnio antypoślizgowy, no ale jest gumowy. I co ma fajne IKEA? Może nie każdy wie, o co z tym chodzi, natomiast dla mnie jest to odkrycie roku i każda sieciówka powinna robić coś takiego. Kojarzycie we wszystkich kubkach IKEA i tak dalej te takie właśnie dziureczki, które tutaj są. Czemu one służą? Czemu one służą, że gdy wkładacie taką miskę, kubek do zmywarki, to znacie, gdy wyciągacie inny kubek ze zmywarki, wiecznie się wylewa z tych denek woda. Natomiast IKEA to przemyślała, że ta woda po prostu wycieka bokami właśnie przez te dziurki. Nieważne jak włożycie, tak ta woda gdzieś tam spłynie, szybciej wyparuje i tak dalej. Super patent i faktycznie jak pójdziecie do IKEA, to zobaczcie sobie, w każdym kubku jest właśnie coś takiego zrobione. Taka mała rzecz, a mega cieszy i jest naprawdę funkcjonalna i przydatna. Także za takie smaczki ja bardzo lubię IKEA. No to to brilliant. Dajcie znać, czy wiedzieliście, czy odkryłam wam po prostu co... Ja jak to odkryłam, to po prostu więc jeżeli odkryłam coś nowego, to zostawcie kciuka albo napiszcie komentarz, że Marta odkryłaś, otwarłaś mi oczy na świat i takie, wiecie. Lecimy dalej, już przestanę. A powiedziała mi to koszty? Dobrze. Śliniaczki. Ja już powiem wam, że to jest kolejny śliniak, jaki kupuję, bo one są zazwyczaj za duże dla Mikołaja. Wzięłam, bo to jest kolejny śliniak, który mam. Mam już takie zwykłe, wiecie, bawełniane, mam taki śliniak, dajcie znać, jakich wy śliniaków używacie. Mam właśnie taki z kieszonką, ale silikonowy. Z tym, że młody się strasznie denerwuje, bo on jest za mały, ten silikonowy, jak on macha rączkami, to ten śliniak właściwie wszystko wyczepuje na niego. I pod szyją ten śliniak jest za szeroki, także tak czy siak, czy mamy śliniak, czy nie, ściągacz jest ubrudzony. Tutaj mamy niby taką delikatną regulację na dwa, ale wydaje mi się, chociaż zobaczcie, bardzo wąsko to jest tutaj, zobaczymy. W kolejnym vlogu wam pokażę, jak to się sprawdza. Przyjdźcie tu jutro, a ja sobie go użyję i zobaczymy, jak to wygląda. On jest z takiego materiału śliskiego, że łatwiej się będzie spierało. Z tej strony jest taki zwykły bawełniany, więc zobaczymy, jak one się będą sprawdzać. Jeżeli chodzi o wersję kolorystyczną, to tutaj nie ma ich jakoś specjalnie dużo i nie ma jakichś takich, które pasują mi pod poduszki wcześniej. No nie, nie było. Natomiast no, to ma być funkcjonalne, więc już
wiecie, PAL 6, jak to wygląda, ważne, żeby działało, nie? Jeżeli chodzi o dziecię moje, to kupiliśmy pizzę. A, ile kosztują siniaki, przepraszam? Pluszak kosztował 29,99. Więc musicie oglądać cały film, żeby wiedzieć, ile to kosztowało. Siniak, 19,99 za dwie sztuki. I tutaj mamy pizzę. Bo mój mąż kocha pizzę, więc jak tutaj nie uczyć dziecka, że pizza to jest coś dobrego, prawda, kochanie? Zgadzam się. IKEA ma dużo takich właśnie zabawek tego typu. I to są mega fajne takie zabawki, które angażują dziecko i też może się bawić z tym dorosły. O! Pomidory wypadły. Ty, nawet ryba jest. I mamy, że układamy sobie pizzę, nie? No nie? I możemy razem zrobić tą pizzę. Sos pomidorowy. Daję, o, papryczka chili nawet jest. I wiecie, to jest naprawdę fajna taka zabawa z dzieckiem, żeby też uczyć go. No wiadomo, że Mikołaj jest jeszcze za mały. Natomiast my już się cieszymy niektórymi zabawkami za niego, no nie? Żeby uczyć go chociażby, co to jest, no nie? Że to jest pomidor, tutaj mamy salami, jak wygląda ser, no nie? I uczyć dziecka przez taką zabawę. Dlatego za takie zabawki ja bardzo szanuję. Oprócz tego te zabawki są miękkie, więc nie ma szans, że coś z tym zrobimy. Super sprawa i mega fajny patent na zabawę i naukę jednocześnie. Słuchajcie, czekajcie. Rukole! Możecie mi zrobić pizzę z rukolą. Ja! Kochanie, ale fajne. Ser, ser. Pamiętajmy o serze. To jest ananas tam, czy co? To jest pieczarka, a to jest chyba ananas, no. Pizza z ananasem. Dobrze, to dajmy pieczarkę. Dziękuję. I mama lubi chili. A ser musi być na każdym kawałku. Nie róbmy jaj. Nawet rukola się tak wykrzywia, jak rukola, no po prostu dbałość o szczegóły, super. Z czym lubicie pizzę? Bo ja tutaj mam pizzę na przykład z owocami morza, z ananasem, bądź takie klasyczne kawałki. Także chętnie się podzielę. Smacznego. Z cebulą i chili? Ktoś poprosi? Super. Już mi się podoba. Składniki na tą pizzę leżą potem w całym domu. Tak mamy aktualnie z klockami, więc tutaj wydaje mi się, że będzie podobnie. Zabawa musi być, nie? I organizery, właściwie już zapomniałam, że je kupiłam. I chciałam sobie je... One nie są drogie, bo te kosztują chyba 2-4 zł. Mega tanie. Są w różnych wymiarach, więc możecie sobie je dopasować do szuflad. Niekoniecznie do szuflady, gdzie macie sztućce, bo raczej to jest za małe. Natomiast szuflada na wszystko w końcu będzie zorganizowana. Tanie? A mam nadzieję przydatne, ja to chciałam po prostu do szuflad, w których mam kosmetyki, bo tam mam istny miszmasz i mam nadzieję, że one mi to po prostu usegregują, usystematyzują i będzie to lepiej wyglądać, także jest coś takiego, chyba jakaś nowość, bo ja tego wcześniej nie widziałam. My mamy wszędzie szuflady z IKEA, bo i kuchnia i zestaw, który mam w biurze jest również z IKEA, więc prawdopodobnie będą one pasować. I ostatnia rzecz z tej torby, bo jeszcze pokażę wam lampy. To jest coś takiego. O, mój... Ja o tym zapomniałam. Mój mąż aż się chwycił za głowę teraz. To są takie suszki zapachowe. I ja nigdy nie byłam jakąś zwolenniczką tych suszek. Zobaczymy, czy to będzie pachnieć, więc też wam dam w kolejnych vlogach znać, czy załóżmy w domu unosi się zapach ładny, bo one przepięknie pachną. Wrzucić je do jakiegoś wazonu czy coś tam, żeby po prostu nie walały się wszędzie i żeby ulatniały swój zapach. Teraz zbliża się lato, więc te świece, to, które dają tak dodatkowe ciepło, nie do końca się zawsze sprawdzają, a takie suszki mogą całkiem fajnie wyglądać. Może nie wyglądać, ale przede wszystkim pachnieć w domu. I to też jest spoko patent, żeby takie suszki na przykład włożyć do woreczków materiałowych i na przykład mieć w garderobie, w szafie, gdzieś zawieszone na ubrania, wtedy też w tej garderobie ładnie pachnie. Jeżeli chodzi o takie patenty na to, to chyba zrobimy taki osobny odcinek. Dajcie znać, czy odpowiadałoby wam coś takiego. Na przykład, jak stworzyć w garderobie ładny zapach. Bo wiadomo, trzymamy tam mnóstwo ubrań i jednak w końcu mamy tam pewnego rodzaju zaduch, czy to w szafie, czy w garderobie. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak u mnie się to rozwiązało i jak ja dbam o to, aby w garderobie panował jednak miły i przyjemny zapach, to dajcie znać w komentarzu i taki film za niedługo się pojawi. No, a to będzie, wydaje mi się, jeden z patentów. Także sobie je otworzymy, pokażę wam, jak one wyglądają, tylko mam nadzieję, że ich nie rozwalę, bo wszędzie mi się to posypie, czyli zrobi mi się to, czego chciałam uniknąć. Dajcie znać, jak pachnie.
Jezus, strasznie mocno pachnie. A no, mocno. Mega mocno pachnie. Ja lubię zapach drzewa takiego tak, świeżego. Takiego drzewa, lasu, no ja uwielbiam też. Dajcie znać, czy używaliście czegoś takiego, czy lubicie takie zapachowe dodatki i czy w waszych domach to gości. I jak tego używacie? Czy na jakieś misce, czy może w wazonie, czy macie jakąś kompozycję z tym związaną, zrobioną? Dajcie znać i może wyślijcie mi na Instagramie, jak to u was wygląda, więc to też moje perspektywy używania tego poszerzy. Także dajcie znać. Możecie też wrzucać to na przykład na grupę na Facebooku, na którą też was bardzo serdecznie zapraszam. Fajnie, jeżeli tam się też udzielacie. Ja chętnie tam zaglądam, sprawdzam, co tam u was słychać. Także wszystko macie w opisie. Ja wam tutaj pokazuję, jak rozwijać opis, ponieważ YouTube troszkę to pozmieniał aktualnie, więc tutaj wam wrzucam, jeżeli oglądacie na telefonach, tak to wygląda, jeżeli chodzi o komputer, no to po prostu tam macie do rozwinięcia opis bez problemu. Natomiast na telefonie jest to nieco bardziej skomplikowane i przechodzimy do ostatniej rzeczy, którą mam. A, jeszcze pokażę wam suszki z bliska. Mega wysuszone kawałki drewna. No. I prawdopodobnie czymś też nasączone, bo samo drewno tak nie pachnie. Mocno. Ale nie wiem, z czego są te suszki, niestety tutaj nie pisze. Może u nich tak drzewa pachną, bo to tak pachnie takim lasem. Oj, trochę mam katar. Ale nawet przez katar to czuję, więc wyobraźcie sobie, jak to mocno pachnie. Ostatnia rzecz, którą wam chcę pokazać, to lampa. Wygląda tak. Kupiliśmy dwie, bo chcę wymienić tutaj moją lampę, która jest pomalowana na czarno, na właśnie taką, która doda takiej przytulności, bo to dalej ten mój ukochany styl boho. I tą samą chcemy dać na pół piętro. Zobaczmy sobie, jak ona wygląda, bo ona jest w stylu, jak zobaczycie teraz do góry, gdzieś w stylu tych lamp, które tutaj mam, która jest nad rogówką w części do oglądania i też wiatr w przedpokoju. Zawieszamy ją. I właśnie idealnie mi pasuje w te wszystkie dodatki, które mam. Szkoda, że nie jest bardziej brązowa, bo ona wpada w taką jakby trochę zieleń. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz zobaczymy, jak wygląda ta druga. Mają identyczny kolor. To też fajna opcja na przykład lampeczki przy łóżku. Też wydaje mi się, że będą mega fajnie wyglądać. I jak już tutaj zahaczyliśmy o tego typu rzeczy, to dajcie znać, jak je czyścicie, jak je myjecie. Czy wkładacie po prostu pod kran prysznic i szorujecie, czy macie jakiś inny patent, no bo wiadomo, przecieramy skórzu bardzo często. Ale jak je umyć tak, taki klasyczny sposób, też wam dam znać, ale to w kolejnych filmach, jak ja to robię. Natomiast wy podzielcie się swoim doświadczeniem, jeżeli ktoś też lubi taki styl, a on jak każdy inny, bo to każda lampa czy cokolwiek zbiera kurz, natomiast z takich elementów ciężej ten kurz jest jakby wymyć. Także dajcie znać, ona jest wieszana na takim czymś, więc bardzo łatwo ją po prostu zdjąć i właśnie normalnie umyć. Pokażę wam, jak wygląda ten wieszak na tą lampę. Tutaj wkręcamy normalnie żarówkę i tutaj widzicie, mamy takie wypustki, przez co po prostu, nie wiem, czy uda mi się to tak chwycić, i ją po prostu wsuwamy. Nie wiem, czy to tak musi, tak, o, przy ścianie w ten sposób, no nie? I będziemy mogli ją bez problemu potem wyjąć, chociaż ona jest tutaj taka, widzicie, ma takie zaczepy delikatne, więc na pewno nam tutaj nie spadnie. Natomiast fajnie, jeżeli chodzi o demontaż i mycie tej lampy. No i co ona jeszcze ma? Dlaczego mówiłam, że fajnie przy łóżku? Ponieważ mamy tutaj opcję włączenia tej lampy w taki sposób. I to tyle, jeżeli chodzi o zakupy z IKEA. Wiem, że lubicie te odcinki, ja też bardzo lubię odcinki i bardzo lubię, jeżeli te odcinki fajnie wam się podobają, dużo kciuków mają, bo następne zakupy robią ja. Więc dajcie znać, czy lubicie tego typu odcinki. No i w trakcie filmu zadawałam wam też pytania, więc podzielcie się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą w tych tematach. Do zobaczenia w kolejnym już jutro.